To pierwsza tak duża logistyczna akcja słupskiego schroniska w jego ponad 40-letniej historii. Zanim 140 psów i około 50 kotów tutaj znajdzie nowe domy, a przebywają zwierzęta jeszcze w placówce przy ulicy portowej, na ulicę sportową przyjeżdżają meble i wyposażenie. Przy okazji, meble i wyposażenie zostaną też zinwentaryzowane. Przenosiny rozpoczęły się z początkiem tygodnia. W akcji pomagają pracownicy kilku miejskich spółek, m.in. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Wodociągów. W związku z przeprowadzką do połowy czerwca zawieszone zostały adopcje psów i kotów. W skład nowego schroniska wchodzi pięć budynków. W jednym znajdują się część administracyjna i kociarnia, w kolejnych mieścić się będą m.in. gabinety weterynaryjne. W pozostałych trzech na psy czekają boksy wewnętrzne i zewnętrzne. W sumie obiekt pomieści ponad. 150 psów i niemal 80 kotów. Budowa schroniska rozpoczęła się pod koniec 2018 roku, a zakończyła w marcu tego roku. Oddana została z około półrocznym poślizgiem. Oficjalne otwarcie nowego słupskiego schroniska zaplanowano na 22 czerwca.